Prężnie działający w Końskich Uniwersytet III wieku wspólnie z Komendą Powiatową Policji przygotował scenkę profilaktyczną z myślą o wszystkich seniorach. Jej twórczyniami są Ewa Staromuńska i Alicja Nowek. To nie jedyne profilaktyczne działania, które podejmuje Uniwersytet. Odpowiedzieliśmy na zaproszenie Komendy Powiatowej Policji i braliśmy udział w projekcie Świętokrzyska Koalicja Seniorów. W tym był we wrześniu wyjazd pociągiem bezpieczeństwa Kielce-Sandomierz, gdzie uczono nas samoobrony, chwytów i pierwszej pomocy przedmedycznej, no i jak pracują kieszonkowcy, żeby uważać na nasze kieszenie, a jednocześnie w grudniu braliśmy też udział w Kielcach w targach senior profilaktyki. Nasz przedstawiciel, pracownicy Komendy Powiatowej Policji kilkakrotnie już brali udział w wykładach na temat właśnie bezpieczny senior, o narkotykach, o dopalaczach i mówiliśmy też o środkach dopingujących, no i mapa zagrożeń też nam była omawiana. Także współpraca nam się bardzo dobrze układa. Działania profilaktyczne są bowiem jednym z filarów, na których bazuje organizacja. My, studenci Uniwersytetu III wieku, nie tylko bawimy się, ale również organizujemy naszym słuchaczom ciekawe wykłady, na jakie ich interesują. Współpracujemy między innymi z Komendą Powiatową Policji w Końskich. Prowadzimy działania profilaktyczne, uświadamiając osoby starsze i nie tylko o zagrożeniach, jakie na nich czyhają, także w domu, ze strony oszustów. Uświadamiać ma także przygotowany przez słuchaczy sketch, do którego obejrzenia zapraszamy Państwa wspólnie z podkomisarz Sylwią Sobczyńską. Świętokrzyscy policjanci wciąż odnotowują szereg zdarzeń z udziałem osób starszych. Sprawcy przestępstw działają w różnorodny sposób i za pomocą różnych metod wykorzystują zaufanie i dobre serce seniora. Mając na uwadze bezpieczeństwo osób starszych, Komenda Powiatowa Policji w Końskich prowadzi szereg działań profilaktycznych ukierunkowanych na przeciwdziałanie zdarzeniom kryminogennym. Nasi seniorzy z Uniwersytetu III wieku przygotowali specjalną inscenizację, która mówi o problemie oszustw popełnianych na szkodę osób starszych oraz o właściwej reakcji na tego typu zdarzenia. Zapraszamy do oglądania. Cześć Ewa. O, cześć Ala. Masz chwilę? No mam. Słuchajcie, to zapraszam, że usiądź. Dziękuję bardzo, pogadamy wiesz troszkę. Co, tak, ja tak siedzę i zastanawiam się i fajnie, że przyszłaś, bo ja nie wiem, może ty powiesz mi, jak bezpiecznie otwierać drzwi i skąd wiedzieć, kto tam za nimi właściwie jest i jak postąpić, by nie oberwać od niego fest. Słuchaj, ja kiedyś, Ewuniu, byłam na takim spotkaniu, co to opowiadali o drzwi otwieraniu. Nasza policja nas podszkoliła, że gdyby sytuacja niejasna była, to nie otwierać, a dzwonić do nich. Każdy policjant wtedy obroni. Nie chodzić samej po swe pieniądze. A jak cię ktoś zaczepi? Walić torebką, tak będzie mądrze. Nie bać się pytać, oni poradzą. No i broszurkę stosowną dadzą. O, widzisz, kochana moja, to dobrze, że mamy tą policję. To taka jakby nasza ostoja. A numer do nich to chociaż znasz? Znam. I mam zapisany ten ważny jeden. To numer 997. No, a ja ci powiem, że nie ten tylko właśnie. Można też dzwonić pod 112. Pod 112 mówisz, dobrze słyszę? Tak. To chodźmy. Ten też sobie zapiszę. 112. 997. 112. 997.